Beata Pierścińska, zapraszam na środowe wydanie Kuriera Ostrowickiego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w wyniku prowadzonego nadzoru epidemiologicznego i monitorowania sytuacji wynikającej z zagrożenia zakażeniem koronawirusem na terenie powiatu ostrowieckiego na dzień 17 marca liczba osób objętych kwarantanną wynosiła 65, liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym 107, liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie zakażenia wirusem to 4. W tym przypadki potwierdzone laboratoryjnie to 2 osoby. Na dzień dzisiejszy, konkretnie na tą chwilę, na terenie naszego powiatu mamy obecnie 2 przypadki zachorowania. To są te przypadki potwierdzone już. Czyli w sumie 4 osoby są hospitalizowane. 58 osób pozostaje w kwarantannie, natomiast 88 osób jest pod nadzorem epidemiologicznym. Osoby poddane 14-dniowej kwarantannie odbywają ją w swoim domu lub w miejscach do tego specjalnie przygotowanych. Od 15 marca wszystkie osoby powracające do Polski są poddane kwarantannie. Jest to przede wszystkim kwarantanna domowa, to znaczy właściwie ta kwarantanna w miejscu wskazanym w karcie lokalizacyjnej przez osoby i tam się najczęściej udają. Natomiast jeżeli ktoś nie ma możliwości takie kwarantanny odbywać w domu, w miejscu zamieszkania, to są do tego wyznaczone miejsca. Na terenie naszego powiatu również takie miejsce jest wyznaczone. Jest to bursa szkolna na osiedlu Słonecznym 48 i tam aktualnie znajdują się 4 osoby. Osoby poddane kwarantannie muszą bezwzględnie przestrzegać ustalonych przez sanepid zasad. To są to ściśle określone zalecenia. Przede wszystkim nie powinny opuszczać miejsca kwarantanny. Powinny przede wszystkim obserwować swój stan zdrowia, mierzyć temperaturę i w przypadku jakichkolwiek objawów oczywiście poinformować telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną. Oczywiście zachować higienę, czyli myć, dezynfekować ręce. To są takie podstawowe zasady. Nie wychodzić, nie spotykać się z nikim, to jest najważniejsze. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zarażeniem się koronawirusem lub w celach informacyjnych, należy kontaktować się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną. Jako inspekcja sanitarna pracujemy prawie całą dobę, bo tych telefonów jest bardzo dużo i w związku z tym uruchomiliśmy dodatkowe numery telefonów, które właśnie rozpowszechniane są przez media i na stronie internetowej naszej również. To się już dzieje od soboty. Są dodatkowe telefony i mamy bardzo dużo tych telefonów w różnych sprawach. No, w większości dotyczy to właśnie koronawirusa, procedur postępowania, a także właśnie tej kwarantanny. Także osoby, które jadą, powróciły, no i chcą się dowiedzieć, jak się mają dokładnie zachować. Także bardzo dużo tych telefonów. Przestrzeganie zasad i wytycznych sanepidu może uchronić wiele osób przed zarażeniem się koronawirusem. Przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo nasze wspólne bardzo proszę o przestrzeganie właśnie zaleceń inspekcji sanitarnej, o przestrzeganie wszystkich naszych wytycznych właśnie dotyczącej kwarantanny, dotyczącej zasad higieny. No i cóż, przede wszystkim należy zachować spokój i no i co najważniejsze, unikać tych kontaktów społecznych, bo najważniejsze w tej chwili jest, żeby uniknąć tej rozprzestrzeniania się tego wirusa, jego transmisji, bo wirus już jest w populacji i chodzi o to, żeby zachować jego rozprzestrzenianie się. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wiele instytucji ogranicza zakres swojej działalności. Od poniedziałku na ostrowieckich targowicach nie można handlować artykułami przemysłowymi, chyba że są to środki czystości. Wprowadziliśmy bardzo mocne ograniczenia w handlu.
Do tego stopnia, że na targowisku miejskim funkcjonują tylko podmioty związane z branżą spożywczą i chemiczną. Wszystkie inne podmioty poza nimi nie funkcjonują handlowo, dlatego targowisko jest prawie puste nawet w dni targowe. Taka decyzja spowodowana jest tym, że jednak dostępność produktów pierwszej potrzeby egzystencjonalnych jest naszym obowiązkiem wobec mieszkańców miasta, bo powinni znaleźć produkt dobry, świeży i w przystępnej cenie, bo na targowisku takie produkty się znajdują właśnie. Handel wyszczególnionymi towarami na targowisku miejskim i na bazarku na osiedlu Ogrody musi być oczywiście przeprowadzany w warunkach zgodnych z wytycznymi sanepidu, by nie przyczynić się do rozprzestrzeniania się koronawirusa. Tych stoisk jest bardzo niewiele. My udostępniamy taką możliwość. Natomiast rozsądek i profilaktyka nakazuje, żeby zachować ze wszechmiar daleko idące środki ostrożności, jeżeli chodzi o zalecenia sanepidu, które są ściśle przestrzegane. A właściciele nie wszyscy funkcjonują handlowo, tylko ci wybrani, którzy podjęli taką decyzję. Ograniczenia w handlu na targowisku miejskim spotkały się z pełnym zrozumieniem wśród sprzedawców i nie doszło do przypadków otwierania stoisk z towarem, którym nie można obecnie handlować na bazarze. Z przyjemnością powiem, że znaleźliśmy się w sytuacji, w której muszę podziękować za zrozumienie złożoności i trudności tematu. Kampania informacyjna, przekazanie wiedzy poszczególnym naszym kontrahentom spowodowało to i ich świadomość osobista spowodowało to, że takich sytuacji praktycznie nie ma. A jak długo będą obowiązywać takie ograniczenia w handlu na targowisku miejskim? Na pewno do 25 marca, natomiast ta sytuacja jest rozwojowa, jak wszystko dzisiaj i trudno wyrokować, jak dalej to będzie postępować. Wówczas decyzje będą podejmowane i będą uzależnione od aktualnej sytuacji, jaka będzie występowała z tym zagrożeniem, które dzisiaj mamy. Ogólnie od początku tygodnia można zaobserwować spadek liczby klientów zarówno na targowisku miejskim, jak i na bazarku na osiedlu Ogrody oraz w innych placówkach handlowych. Bardzo, bardzo niewiele kupujących. Myślę, że ma to związek z tym, że poczyniliśmy dość duże zapasy, jak również z tym, że część naszych mieszkańców, zdecydowana część, pozostaje w domach i chwalebne to jest, ponieważ dzięki temu minimalizujemy ryzyko zarażenia. Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją wywołaną koronawirusem budynek administracji spółdzielni jest zamknięty dla osób z zewnątrz. Prosimy kontaktować się telefonicznie lub też mailowo. Na bieżąco będziemy informować o wszelkich zmianach. W miarę możliwości prosimy o dokonywanie wpłat online. Numery telefonów do godziny 15 to 41 262 43 00, a po godzinie 15 w dni wolne 508 197 623. Od paru tygodni w Muzeum Historycznym na Krzemionkach odbywały się ciekawe warsztaty dla dzieci i młodzieży z cyklu Sobota w Muzeum. Jedne z nich dotyczyły historii powstania pisma. Jak powstało pismo i czemu miało służyć? Czy kilka obrazków to już pismo? Na te i inne ciekawe pytania można było uzyskać odpowiedź na kolejnych zajęciach z cyklu Sobota w Muzeum, które organizuje Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki. Ostatnie odbyły się pod hasłem Historia pisma – od obrazków do liter. Dzisiejsze warsztaty poświęcone są historii pisma. Zastanowimy się razem z uczestnikami, dlaczego w ogóle zaczęto używać pisma jako takiego trwałego środka wyrazu i jak to wszystko przebiegało w historii, czyli od tych pierwszych znaczków, od jakichś takich niezbyt konkretnych symboli, aż do współczesnych liter, które dzisiaj wszyscy tak naprawdę składamy. Historia pisma wzbudziła ciekawość wśród młodych uczestników zajęć, którym ciężko było sobie wyobrazić, jak ta forma komunikacji funkcjonowała w dalekiej przeszłości. Bo przecież... Nie było kartek, nie było ołówków, nie było długopisów, nie było komputerów, telefonów. Poza garścią ciekawostek uczestnicy zajęć dowiedzieli się przede wszystkim o ważnych aspektach funkcjonowania pisma. Pismo pozwoliło niejako przechowywać myśli niezależnie od tego, kto je wyraża. A więc jeżeli napisano list, to nawet jeżeli nadawca zmarł, nadal doskonale wiemy, o co mu chodziło. Pismo było też ważne dla urzędników. Nie można pamiętać, czy ktoś dał 10 czy 12 garnców zboża, ale jeżeli to zapiszemy,
na pewno zostanie nam to na dłużej w pamięci. Zajęcia zostały podzielone na część teoretyczną i warsztatową. W tej praktycznej uczestnicy zajęć wykonali z miękkiej gliny tabliczki, na których wycisnęli bądź wyryli rysunkowe znaki oraz spróbowali swoich sił w piśmie klinowym. O ile rzeczywiście zaczniemy od krótkiego przedstawienia, o tyle chciałbym, żeby uczestnicy też mieli możliwość sami spróbowania swoich sił. Zaczniemy dwoma technikami. Po pierwsze będzie do wykonania tabliczka z znakami rysunkowymi. Ona ma ten minus, że tylko ten, kto napisał, wie dokładnie, co napisał, więc będzie do tego wymagana jakaś historia. Ale chciałbym, by też uczestnicy spróbowali swoich sił przy użyciu pisma klinowego, jednego z najstarszych systemów pisma, jakie znamy. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowieckiego.